kojarzy. Rozumiem, że znowu zadziałał tak, oficer polityczny. Nie mogli, nie, ale to ruskie już, od razu jak weszli. No pod strzałem i batory to nie mogłem. Nie mogłem, że kojarzy koją się przed królem polskim. Ja to ile takich pomników legło pod sowiecką ręką? Proszę pana, proszę. Bandurski i... Biskup Bandurski, tak. Tak. No tak, biskupa nie mogli akceptować. Ale zostało jeszcze piękna ilość. Poza tym to wszystko jest ślicznie oprawne w zieleń. No jest tą starą architekturę. Tutaj pan czuje się jak u siebie za dawnych lat. Żeby pan wiedział, udało mi się, proszę pana, przeforsować Piłsudskiego, Bandurskiego, a już wtedy na tego już nie starczyło energii. Tą aleję zamyka, jak mniemam, Bolesław Chrobry, prawda? Majestatyczna królewska postać, twórca siły polskiej. No, tak jest. A to już nowoczesny dla potrzeb, proszę pana, miejscowej jednostki. Dwa orły po dwóch skrzydłach królewskich. No i co, proszę pana, charakterystyczne, że tu nie było zamykanych bram, nie było żadnych płotów, proszę pana, odgradzających. Pan chodził swobodnie, proszę pana, jak na samolocie. Ale to była piękna przestrzeń. Ale piękna. To mnie zwykle... Mokry, proszę pana, rzutem na rycerza strumień wody. Piękne to arkady były, proszę pana. Tamten teren kwieciony na Georgii tam rosły. Tu panie przychodziły. W pewnym sensie bajkowy świat. No proszę pana, wspaniale to było. I wcale sporo z tego ocalało. Proszę panu powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem i czuję ogromną wdzięczność dla pana za tą opowieść. Tych przestrzeni i wiem, że tutaj turysta powinien koniecznie zajrzeć. No bez gry, z tym, że proszę pana, wojsko klimatu nie stwarza.